Nie wiem, ciężko określić jakieś nastroje, bo jednoznacznie chyba myślę, że każdy jakoś indywidualnie to przeżywa, a co do szatni, no to przyszło tyle nowych zawodników, że jakiejś tam jednoznacznej atmosfery, czy w jedną, czy w drugą stronę nie ma, także mówię, ciężko jakoś to określić i zdefiniować. W klubie po raz pierwszy w historii 14 narodowości jest reprezentowanych, łącznie z włoskim szkoleniowcem Gino Lettierim, właściwie można powiedzieć wieża Babel. Jak się dogadujecie w szatni? Po angielsku, bo inaczej chyba nie da rady. Znaczy najwięcej w szatni to słuchać języka niemieckiego, którego źle się słucha jakoś. Ja od razu trenerowi powiedziałem, że ten język niemiecki jakoś nie sprawia żadnej frajdy, że słabo się go słucha, jest ciężki, toporny i raczej porozumiałem się z chłopakami po angielsku. No i poprzez tłumacza, który wiadomo tłumaczy z tego niemieckiego, co się da. Ale w szatni raczej, no mówię, no, siłą rzeczy jakieś tam grupki, które ktoś został, ktoś przyszedł, ktoś już dłużej tutaj był, to się potworzyło i wiadomo, że zawsze tak będzie, że Polacy z Polakami będą pewnie najwięcej rozmawiać, bo to jest po prostu normalne. Ale jakoś nie ma żadnych jakichś tam barier, każdy jest do siebie otwarty i stwarzamy jakąś tam normalną atmosferę, którą próbujemy scalić i rozmawiać po prostu na codziennych rzeczach. Bo po raz pierwszy też w historii Korony Kielce w kadrze tego pierwszego zespołu będzie więcej obcokrajowców niż Polaków. Nie wiedziałem, czy już to się stało. Wiedziałem, że lada momentu się może stać, bo widzieliśmy, kto przychodzi z jakich krajów i jakichś tam narodowości. Mówię, no każdy ma jakieś tam swoje słowo. Jakieś tam indywidualne zdanie na ten temat, a nie wiem, może nie chciałbym jakoś tam upubliczniać, bo to jest moje prywatne zdanie i nie chciałbym raczej tam za dużo mówić, bo no każdy ma wolę, może z drugiej strony, Mateusz, trudniej się wtedy zgrywać na boisku, no mówimy o tym zgraniu szatni, a też ważne jest to zgranie na boisku, więc jak to wygląda według Ciebie? Myślę, że przede wszystkim, jeżeli na boisku jest dobrze, to poza zawsze się jakoś ułoży. I tak by było najlepiej i nikt by raczej nie stwarzał żadnych problemów w szatni. Jeżeli byś wygrał 5 meczów z rzędu, to podejrzewam, że w żadnej szatni nie będzie jakichś tam konfliktów, bo po prostu codziennie każdy by przychodził uśmiechnięty. A na dzień dzisiejszy nie wiemy też, co z chłopakami tymi kontuzjowanymi, coś się z Cebą stało, który na to wyglądało, że wyjdzie w pierwszym składzie na tym meczu z Zagłębiem, a wygląda na to, że chyba nie zagra, także kolejne jakieś tam osłabienie i znów tasowanie składem. Nie wiemy z tymi chłopakami, którzy przyszli. Gruzin też jest kontuzjowany. Teraz on sam nie wie, kiedy przyjdzie. Mówię, to są, no nie wiem, dla mnie rzeczy niestworzone i ciężko mówię. Z wami się rozmawia, bo wiem, że to jest upubliczniane i jakoś tam nie chcę nastawiać się negatywnie, ale będzie ciężko. Czyli o ten optymizm przed inauguracją trudno? Moim zdaniem, no, powiem tak, że to, co na boisku będzie i to, co ja będę mógł zrobić i z chłopakami, to, co będziemy mogli zrobić na tej Zielonej Murawie, to zrobimy wszystko, co się da. A już poza, jak mówicie, czy szatnia, czy sprawy organizacyjne, czy te rzeczy, które dzieją się wokół klubu, co wy piszecie, co wy wiecie, jakieś tam pogłoski różne i różnego typu rzeczy, no jakoś tam nie napawałem optymizmem, a mówię, to co na boisku, to zostaje na boisku, bo jeżeli wygramy 1-0 po jakichś tam męczarniach, to wiadomo, że przyjdę i jednak tego wywiadu udzieli się raczej z uśmiechem, bo będziecie pytać tylko o sprawy, to co działo się na boisku i myślę, koniec końców to jest najważniejsze i z tego będziemy rozliczani my indywidualnie i my jako zespół, a rzeczy, mówię, to poza szatnią, poza klubowe, to wy pewnie bardziej się zajmujecie i wiecie więcej od nas. A ten sezon z 37 kolejek bez podziału punktów będzie trudniejszy dla wszystkich drużyn? Będzie ciekawszy, może mniej ciekawy w związku z tym? Jak uważasz? Na pewnym etapie może być mniej ciekawy, dużo, bo jeżeli ktoś tam do kogoś będzie miał 10 punktów, zresztą 3 kolejki, to wiadomo, że już się o nic nie walczy. I tego typu rzeczy pewnie mniej atrakcyjne będą, ale z drugiej strony dobrze, że się nie zmniejszyła ta ilość kolejek, bo jestem za tym, żeby jednak grać jak najdłużej, jak najwięcej i zależy wszystko od punktu siedzenia, wiadomo. No, jak wysoko to dobrze, jak niżej to źle. Dokładnie, to wtedy już możesz nie nadrobić tych punktów i każdy będzie wypowiadał ze swojego siedzenia, które może być różne. Zostaniesz, Mateusz, w Koronie, bo to okienko jeszcze trochę trwa.
Jeszcze trwa. Nie powiem, że na pewno odejdę, a nie powiem, że na pewno zostanę. No, dalej sprawy są jakieś tam w toku. Dalej coś się dzieje. No nie wiem, zacznie się liga, pewnie jakieś kolejne. Nie wiem, w cudzysłowie kontuzje innych chłopaków, ktoś gdzieś odejdzie, to znów może zacząć się jakiś tam ruch i jednoznacznie nie powiem, bo nie wiem.